Słowo stało się ciałem. Nieważne skąd pochodzisz, co robisz, ani co masz. Nieważne czy przebywasz na kwarantannie, czy cieszysz się wolnością. Ważny jest fakt, że jesteś w Kościele, bo Kościół to ty i ja. I w tym Kościele rodzi się Bóg. Bóg rodzi się we mnie i w tobie. Może czasami zastanawiasz się, o co w ogóle chodzi w tych świętach, czy jak je przeżyć. Dlatego postanowiliśmy opracować kilka pomocy, które mogą owocnie przeprowadzić Cię przez ten czas radosnego świętowania. Na każdy dzień tych świąt, najważniejszy dzień, przygotowaliśmy kilka treści, a są nimi krótkie słowo diakona wprowadzające w tajemnicę dnia, liturgia godzin w wersji uproszczonej, liturgia słowa z krótkim komentarzem, oraz zasady korzystania z transmisji telewizyjnych nabożeństw. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.jesteśwkościele.pl. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój. Pomimo licznych przeciwności i trudów oraz hałasu codziennego świata, pomimo wielu podziałów i szerzących się niepewności, spróbujmy przeżyć te święta w pokoju, w Bożym pokoju i radości, czego sobie i Państwu życzymy.